Jesteśmy z powrotem na stadionie Legii. Przypomnijmy, Legia prowadzi z Pogonią 1-0. Ze mną nasi artyści czy piłkarze właśnie? Czym jesteście bardziej? Ja jestem piosenkarzem i piłkarzem, a Olaf jest artystą i piłkarzem i reżyserem jeszcze. Wasza obecność nie jest tu przypadkowa. Jutro o 17:00 gracie z Koreą. Czy będziecie szukać jakiegoś sposobu na tą drużynę, by potem ewentualnie podpowiedzieć coś naszym piłkarzom reprezentacyjnym? No cóż, nasi przeciwnicy byli tutaj na pierwszej połowie meczu. No i ja myślę, że naszym wielkim atutem będzie różnica czasu. To znaczy to, że oni wczoraj przylecieli i może im się wydawać, że jest późno w nocy, jak wyjdą na boisko. No a wizyta nie jest spowodowana tylko tym jutrzejszym meczem, bo my tu przychodzimy z panem Wojtkiem. Przychodzimy od lat. To wiemy. A czy znacie jakichś koreańskich artystów? Czy ta drużyna jest rozpracowana przez was? Nie znamy, ale wiemy o tym, że w Korei na pewno są artyści. A jacy oni są, to się przekonamy jutro na boisku. Skoro tak często tu bywacie, to wrócimy do meczu na Legii. Spytam o opinię dotyczącą pierwszej połowy tego spotkania. No, musiałbym bardzo mocno nagiąć rzeczywistość, gdybym powiedział, że mieliśmy do czynienia z wybitnym widowiskiem w pierwszej połowie. Myślę, że nasi komentatorzy zgodzą się z tą opinią, ale to trochę tak jest, że nie wszystkie mecze da się grać na najwyższym poziomie, na najwyższych obrotach. Czasami jest element jakiegoś lęku psychologicznego, który zawsze towarzyszy nam wtedy, kiedy mamy dużą szansę, a przed Legią jednak jest duża szansa na mistrzostwo. Ja życzę tej drużynie, żeby wygrała wszystkie mecze po 1-0 i za rok już nikt nie będzie pamiętał, w jakim to było stylu. Czy podglądacie w dzisiejszym meczu tych piłkarzy Legii, piłkarzy Pogoni, by w jutrzejszym coś ewentualnie spapugować, wykorzystać? Myślę, że tak. My od lat podglądamy piłkarzy różnych drużyn, a przede wszystkim Legii Warszawa i postaramy się zagrać jutro tak, jak Legia grała ostatnie mecze. Nie mówię o dzisiejszym meczu, bo w ostatnich meczach Legia grała naprawdę bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Zawsze miło posłuchać artystów, którzy mówią o futbolistach, że nie każdy mecz musimy wyjść. Ciekawe, co powiedzieli, gdyby piłkarz powiedział, że nie każda rola wychodzi. I mają rację i Olaf, i Wojtek, bo umówmy się, tutaj na meczu piłkarskim nie ma tak zwanego dubla. Aktor może powtórzyć, kamera to poprawi, uchwyci. Podobnie jak w spektaklu teatralnym, gdzie jednak ze spektaklu na spektakl reżyser i sam aktor może coś nowego do roli wnieść środkami wyrazu, mimiką, sprzętem i tak dalej. Ale zawsze czekamy na wielką rolę, czy to piłkarz. Aktora. Proszę Państwa, to działo się w pierwszej połowie meczu Legia Pogoń. Agresywna gra legionistów. To jest pierwsze takie postarcie. Piękna akcja Kucharskiego, świetne podanie. I tutaj bardzo dynamicznie zaatakował Wukowicz. I troszeczkę jednak oberwał bramkarz Olszewski przy tej akcji. Jeszcze raz powtórka tej akcji. Rzeczywiście tutaj bardzo ładnie wyszedł, skrócił Olszewski tych klat. A to jest bramka. Doskonałe znowu wejście. Świetne wejście z Świdlicy. Wymusił zachowanie Olszewskiego i Kucharski tylko i wyłącznie dopełnił już formalności, ale bardzo pięknie zamknął tą akcję. Bardzo ładna akcja. Legia od 23 minuty prowadziła 1-0. Ta sama akcja. Chciałem przyznać, że Świtica w tym ślizgu trochę związał bramkarza. Nie wymusił zachowanie Olszewskiego, który chciał to przeciąć, wyjść i to umożliwiło świetnie zamykającemu Kucharskiemu wepchnięcie kliki do bramki. Legia prowadzi 1-0, a to jedna z nielicznych, efektownych prób Pogoni Szczecin. Ładny strzał z powietrza Roberta Dymkowskiego. Ładne się złożenie, się płynna akcja, szybka, krzyżowe, bardzo ładne dośrodkowanie. Już w tej trudnej piłce to zrobił Dymkowski to co mógł. Kapitan Pogoni walczył bardzo ambitnie dzisiaj. Walczy, to nie tylko jego akcja, którą widzieliśmy, ale sporo walki włożył także w środku boiska. Tak, bardzo często zmienia pozycję. Kaczorowski zostawał, on się wycofywał w drugiej linii. Wuko zostań. No bardzo Wuko bardzo kocha podobno Partizana Belgrad i chciałby tam grać. Zobaczymy, może trener Okuka skłoni go do... Ten dobry rozgrywający został na Legii. Skład Legii, bramce z jedynką Stanek, 2 Omeliańczuk, 5 Zieliński, 6 Murawski, 4 Jóźwiak, 8 kapitan zespołu Kucharski, 11 Kiełbowicz, 14 Wukowicz, 9 Świdlica, 7 Majewski, 22 Sokołowski, a to zmiana. Od 46 minuty w Pogoni Szczecin Mariusz Misiura za Rafała Piotrowskiego. Pozostali piłkarze Pogoni w bramce z jedynką Olszewski, 13 Piotrowski, 6 Skrzypek, 19 Walbok, 16 Pokładowski, 14 Drumlach, 7 Biliński, 8 Dubiela, 10 Dymkowski, 15 Kaczorowski, 33 Dźwigała, jeszcze raz podkreślam, 13, czyli Rafał Piotrowski szedł z boiska w jego miejsce z numerem
21 Mariusz Misiura. Białe koszulki Pogoni, białe spodenki, zielono-czarne stroje Legionistów. Atak piłkarzy Okuki na lewej stronie Świetlica. Kiełbowicz. Świetlica, Kiełbowicz, ponownie Legioniści. Bukowicz. Ty powrót Kaczorowskiego. Murawski. Misiura, niebezpieczne zagranie rezerwowego Pogoni. Legioniści ciągle trzymają piłkę. Świetlica. Dobrze. Teraz Szczecinianie, piłka na prawo podana do Kaczorowskiego. Kaczorowski, obok niego Omeliańczuk, faul obrońcy Legii, rzut wolny dla... Tak, bardzo ładne podanie Drumlaka, śliczne podanie wzdłuż linii i słuszna decyzja sędziego, faul z tyłu zaatakowany Kaczorowski. No i okazja dla Piotra Dubieli. Mariusz Misiura już jest polu karnym, Staner ustawia mur, tylko dwóch piłkarzy Legii ponownie. Zobaczymy, czy z pewnością będzie szukał Walburga, może Misiury w polu karnym Dubiela, czy też decyduje się na strzał. Dubiela, 47 minuta meczu. Ach, bardzo ładnie to uderzył. Dobre uderzenie, troszkę za wysoko, ale sądzę, że tutaj troszkę więcej środków powinna mieć Pogoń. Tu mi brakowało zawodnika po prawej stronie, który by towarzyszył Dubieli, gdzie zawsze muszą być przygotowane te dwa warianty. Ale znowu niecelne podanie. Już go. Kucharski blisko obrońców Pogoni. Warszawiacy nie potrafią panować środka boiska. Pierwsze połowie lepiej mi to wychodziło. Był przy piłce Drumlak. Brzydkie zagranie, faul na Murawski. Murawski odczuł to starcie, ale już piłka w grze. Wukowicz, Sokołowski na prawej stronie. Za jego plecami Omeliańczuk. Sokołowski, Wukowicz. Sokołowski walczący z Dubielą, brawa dla pomocnika Pogoni, ładnie zatrzymał skrzydłowego Legii. No i od bramki Sławomir Olszewski. Sokołowskiemu kończy się kontrakt w tym roku, w czerwcu dokładnie, i stara się ze wszystkich sił przekonać do siebie o Kukę. Tak. Biliński, teraz Walburg. Piłka do Kaczorowskiego, dobrze ustawiono Omeliańczuk. Omeliańczuk potrafi zatrzymać się na każdego napastnika w naszej lidze. Zobaczymy, jak będzie sobie radził w środę z Frankowskim, czy też Żurawskim w meczu Legia Wisła. Wrócimy jednak do tego tematu. I teraz piłkarze Pogoni. Legia prowadzi 1-0, pilnuje wyniku. Co prawda Sokołowski mówi, że takie pilnowanie nie ma sensu. Jedna bramka różnicy to niewiele, ale przyzwyczajenie jest chyba silniejsze od tego, by jeszcze w pierwszych 10 minutach tak. Krwi zawodników. Ja sądzę, że nie tylko Legia, ale również Wisły, która musiała gonić, że te czynniki bardzo ważne są w tej strategii, którą podaje, prawda, trener na dane konkretne spotkanie. Sokołowski. Świetlica nie dał rady. Skrzypek. Murawski, dobrze Murawski w środku. Sokołowski. Zieliński już, tak, Zieliński do środka. Nie dał rady Świetlica, teraz ponownie w środku Murawski. Omeliańczyk. Kiełbowicz, znowu Omeliańczuk. Zieliński, Kiełbowicz i Dźwigała na koniec ofensywnej akcji Legionistów. Kaczorowski. Dobrze Murawski, znakomicie.
Kucie walczący w środku boiska. On nie tylko zabiera piłkę, także stara się rozgrywać, ale to przecież nie jest jego zadanie. To dowód słabości w dzisiejszym spotkaniu i Majewskiego, mimo wszystko Bukowicza, Andrzej. Tak, środkowi Legii nie grają zakłócający. Tak, dlatego taki ja nie przebiegł z tego meczu. Wyraźnie dużo na pewno lepsze jest Legia, to nie ma wątpliwości. Kaczorowski z kolei po raz drugi popełnia faul. Zdenerwowany, bo jego zdaniem sędzia nie widział poprzednio przed linią Morawskiego. Łukowicz, jest Omeliańczuk. Zaryzykował, no i nie wyszło mu zagranie. Tak, to jest to, jak się grają na pozycji obrońcy, zbyt rzadko bywa w polu karnym przeciwnika i trzeba podjąć decyzję. Z drugiej strony żaden z legionistów nie był ustawiony tak, by mógł piłkę dograć. Legia pogoń 1-0, 40 minut do zakończenia meczu. Legia 5 punktów przewagi nad Wisłą Kraków, to w dalszym ciągu aktualne. Wisła wczoraj pokonała w pięknym stylu Polonię 4-1. No i coraz częściej będziemy się zastanawiać, Andrzej, co wydarzy się w środę za 4 dni w meczu Wisła-Legia. Będziemy mieli frapujące spotkanie i sądzę oczywiście, że stacja nie odmówi sobie przyjemności transmitowania tego meczu. No, to mnie zaskoczyło, Andrzej. Nie cytuj pewnego felietonisty. Myślę, że byłby nie tak pewnie pokazanie tego. Na pewno 18.45. To będzie to wydarzenie piłkarskie. Dwie nasze najlepsze drużyny przekroju całego sezonu. Dwie drużyny, z których jedna z pewnością będzie nas reprezentowała w eliminacjach do Ligi Mistrzów. I tak należałoby widzieć to spotkanie, jak również to, co wczoraj grała Wisła z Polonią i to, co dzisiaj gra Legia przeciwko Pogoni. Bo ten wyznacznik musimy sobie stawiać i na pewno stawiają sobie trenerzy. Prezes Wika, sponsor Zarajczyk, Bogusław Cupiał. Uwaga, teraz Drumlak przedzierał się środkiem. Faul Murawskiego. Akurat nie ma kartek, Andrzej, jest to naprawdę... Nie, sędzia jest bardzo tutaj blisko i widzieć, który faul jest zamierzony, który nie, i chyba na razie nie można mieć do arbitra żadnych zastrzeżeń. Z drugiej strony nie ma to starć, które się kwalifikowały do tego. Mecz jest prowadzony w atmosferze fair. Tak jak powiedział Olaf Lubaszenko, nie jest to może widowisko najwyższego lotu, ale... Przydałoby się jednak jeszcze kilka strzałów, kilka groźnych sytuacji. Teraz na lewej stronie był Pokładowski, będzie faul. Zieliński ma coś do powiedzenia arbitrowi, panu Pacudzie. Nie ma to znaczenia, bo jest rzut wolny dla Pogoni. Kaczorowski, Walburg, Jedynkowski w polu karnym. Za chwilę będzie podanie na pole karne. Stanew czeka i dobrze zrobił to. I Kaczorowski dobiegł umieć kryjącego. I musiał Stanew po raz pierwszy wykazać się swoimi umiejętnościami w tym spotkaniu. Kaczorowski ubiegł Zielińskiego, Stanew dobrze ustawiony. Efektownie schwytał piłkę, ale tak naprawdę nie musiał się specjalnie przy tym namęczyć. Sokołowski. Majewski, doskonała piłka na prawą stronę. Tam jest Świtlica, chyba już ją wygarnął. Tak jest, za linii końcowej boiska. Tak, i tutaj sądzę, że bardzo, bardzo ważny staje fragment tej gry. Mam tu na uwadze grę Pogoni, której suma umiejętności indywidualnych zawodników jest jednak dużo niższa niż umiejętności zawodników Legii. I to powinien być jeden z elementów w taktyce gry, jaką powinien przyjąć ten Kuras. Kaczorowski i Omeliańczuk. Tym razem agresywnie zagrał napastnik Pogoni. No, Kaczorowski stara się tu jak może. Biega po lewej, po prawej stronie, ciągle walczy w środku pola. Ale sprawiają wrażenie i Kaczorowski, i Dymkowski, jakby za często ze sobą nie trenowali. Nie wiem, Andrzej, czy się zgodzi. No Kaczorowski, tak, no to widać, zresztą Kaczorowski jest też po kontuzji. Stał jego występ pod dużym znakiem zapytania. I dlatego musi to być zawodnik bardzo silny psychicznie. Widać po jego agresji w poczynaniach. Nie odpuszcza walki, nie odpuszcza stać z obrońcami Kaczorowski. Tymczasem jego koledzy z obrony utrzymali piłkę w boisku. Przejął jej Misiura. Majewski. Bukowicz. Na prawo do Świtlicy. Szeroko do Kucharski. Za nim Sokołowski, Kucharski. Na faulu i kontra Pogoni. Pokładowski. Kaczorowski w przodzie, w środku Dymkowski.
Paweł Drumlak czekał na środku boiska, nie doczekał się podania i ponownie Legia, Sokołowski, Omel Jańczuk. Sokołowski, Majewski z prawej strony, Sokołowski, dośrodkowanie. Misiura. Dymkowski. Legia po tych 10 minutach przyglądania się temu, co robi Pogoń, zaatakowała. Nie ma spalonego, jest Kucharski na wysokości pola karnego. Kucharski zagrywa do kogo właśnie? No, do Murawskiego, miał po drodze Bukowicza, już Wiaka Kiełbowicza. Omel Jańczuk, bardzo źle, dźwigała. Na prawej stronie no Kaczorowski, tak jest, Kaczorowski. Tak, to jest faul. Faul Zielińskiego, Zieliński jest wściekły na arbitra, ale to nie ma wątpliwości. Chciał wybrać piłkę czystą, to jest bardzo ślisko, spadający deszcz, jest wyraźny atak z tyłu. Powrót Majewskiego. Kucharski. To świetny zwrot do Skorale. Łukowicz, świetnie, życiowa forma. Miałeś rację, lepszy sezon Kucharskiego. Atak z tyłu, będzie wreszcie kartka. To musi być kartka, jest to tak zwany faul. Brofi, bardzo sprytny, strącenie delikatnie po nogach. A Marek Walbur. Nowe zagranie Walburga. Bardzo ładna akcja Kucharskiego. Pan Pacuda jakoś ubywał się do 57 minuty bez kartek, ale teraz najwyższy czas, bo faul zasługiwał na to. Tak, pięcie, popychanie ręką. Olszewski. W ramce cała drużyna bez Kaczorowskiego na polu karnym. Pogoni. Ta, Marek Jóźwiak. Był Marek, ale nie przygotował się do tego uderzenia. Prawa noga wyprostowana, nie miał z czego. Nie było tego ugięcia nogi. Po prostu tak jak szła, tak uderzył po piłkę. Ale na Legii nie ceni się Marka za zdobywanie bramek. To przede wszystkim doświadczony, twardy obrońca. Olszewski. Paul Kiełbowicza. I Szczecinianie po raz kolejny mozolnie budują atak na bramkę Legii. Kaczorowski szuka miejsca, napastnik Pogoni, z prawej strony Misiura, z lewej Dymkowski. Oto właśnie rezerwowy Pogoni. Czasem Pogoni posłuje do Pogonińskiego. Jest to jakiś pomysł, Walbruch w środku, Pokładowski. Dubiela. Powrót Kaczorowskiego, czy się skończy faulem? Nie, teraz Legia wydawało się, że wyjdzie z kontratakiem. Tak, utrzymuje się przy piłce Kucharski. I powrót po raz kolejny piłkarza Pogoni. Nie było teraz faulu. Pan Pacuda nie przerywa gry. Drumlak. Kucharski odczuwa starcie sprzed kilkudziesięciu sekund. Tak, tam było wejście w ślizgiem i przy tym ślizgu mógł troszeczkę oberwać. To jest rzecz normalna w piłce nożnej. Natomiast tutaj widać, że ta pogoda, ciągle padający deszcz i zawodnicy mają szalone kłopoty z opanowaniem piłki. Nie mówiąc już o zagraniach, których nie widzimy bez przyjęcia na 3-2 kontakty, bo to powinni tutaj prezentować zawodnicy. Nie wiem, czy piłkarze zasłużyli na taką fetę, ale wygląda to bardzo ładnie, Andrzej. Tak. Wygląda to świetnie, choć ani Legia, ani Pogoń jakoś spodziewanych emocji nam nie dostarczyli. Prowadzenie Legii jest pod kontrolą, takie pewne, planowe można powiedzieć. Tutaj Pogoni nikt nie dawał szans. Szkoda, że Szczecinianie nie umieją odpowiedzieć dzisiaj w meczu z Legią walką, ambicją. Pogodzeni z losem przede wszystkim. Nie mówię o tym spotkaniu, nie mówię o sprawach dotyczących boiska, ale sytuacją bytową, z walką o stadion, z Brezem Begdasem, z nowymi starymi sponsorami, to naprawdę można się zmęczyć. Czytelnik prasy sportowej się zmęczy, kibic, co nie mówiąc o piłkarzach. No tak, to no widać, każdy chce mieć stanowisko pracy, które wykonuje zabezpieczone perfekcyjnie, żeby móc to dobrze robić. Zmiana, której spodziewaliśmy się, 60 minuta spotkania, schodzi z boiska
Adam Majewski, w jego miejsce Jacek Magiera. Ostatnio częściej grał Magiera. Jak myślisz, dlaczego Okuka dokonał przed meczem z Pogonią takiej zmiany? Ja sądzę, że chciał spróbować po prostu w aspekcie spotkania z Wisłą, powracającego po kontuzji do formy Majewskiego. Magiery był pewny, Magiera grał w tym zespole i wie, na co dostać. I stąd pozwolił jeszcze grać Majewskiemu w drugiej części gry, a teraz postanowił desygnować do gry Magierę, żeby nie uciekał z tego rytmu gry. Pół godziny przed piłkarzami Legii Pogoni. Legia prowadzi na Łazienkowskiej 1-0 w meczu 11 kolejki naszej Ekstraklasy. Grupa mistrzowska. Tak naprawdę o tytuł walczy Legia, Wisła, Pogoń. Jak na wicemistrza Polski nie przystało. Celnie siódme miejsce spisuje się bardzo źle. Bardzo kiepsko, ale mówiliśmy o tym wiele razy, dlaczego. To nie tylko wina piłkarzy. Przygotowania były pod psem. Najuboższe, jeśli chodzi o w sumie to, co byśmy ligowców. Nie powiedzieli, to co mówiłem na początku, żeśmy dyskutowali, tutaj nie ma też sześciu zawodników w tej drużynie, którzy grali w tym zespole i stanowili podstawowych zawodników. To jest bardzo ważne, stąd trudno się dziwić, że jest taki, a nie inny przebieg spotkania. Sokołowski, Łukowicz, puszcza grę pan Pacuda. No nie udało się Omelianciukowi. Kaczorowski do środka. Leżał tam Sokołowski na prawej stronie. Już się podnosi. Teraz Szczecinianie Walburg. Dymkowski. Po co wybił w trybuny? Celowo to wybił. Dostał sygnał, że leżał zawodnik. Ale 3 sekundy wcześniej leżał. Więc... Ja wiem, on tego nie widział. I to, on to zrobił z premedytacją. No troszkę się tutaj dziwię. Jeśli nic nie nastąpiło, sądzę, że no, nie zrozumiał sędzia Pacuda intencji zawodnika. Tam koledzy widocznie mu krzyczeli, że leży Sokołowski. Dlatego Sokołowski 3 sekund już stał. Ja wiem, ale on tego nie widział, bo był plecami do niego, a prowadził piłkę. O, właśnie to jest atak, który puścił arbiter i później teraz akcja Pogoni. Miliński. No i to była odpowiedź zawodników Legii, tak jak ja mówiłem jednak. No, miałeś rad, nie dyskutuję z tobą, jeśli chodzi o... Nie, bo oddali piłkę, bo tak oni to zrozumieli. Nie szkodzi, ja sądzę, że sędzia to opisze dokładnie w protokole, bo szkoda mi zawodników. 63. minuta spotkania. Legia Pogoń 1-0, rzut wolny dla Pogoni. Paweł Drumlak, Radosław Miliński. Przygotowany do przejęcia piłki Dymkowski. Jest także rezerwowy Misiura. Błąd Magiery, naprawiony przez kolegę Kucharski. Akcja Legii, Sokołowski. Zatrzymana, out dla piłkarzy Dragomira Okupi. Też ten mecz się chyba nie podoba. Minę ma taką... Widać, że jest troszeczkę też podenerwowany. Wynik 1-0, jak to trenerzy mówią, to jeszcze jest żaden wynik. Tu jeden błąd, jeden strzał, przy tym, szczególnie w tej aurze, może spowodować zmianę rezultatu i trudno się dziwić zapracowaniu trenera. Łukowicz i Świetlica. Kaczorowski, obok niego Emeliańczuk, Kaczorowski. Bardzo dobrze asekurował Świetlica i out dla Pogoni. Pokładowski. Wydał radę Drumlak. Dźwigała, spuścił akcję. Jest na prawej stronie Sokołowski pod nogi Magiery. Dobry powrót Miliński. Dobrze, dobre zagranie, szybkie wyjście. Tempo do grania, bardzo dobrze. Świetne zachowanie, wymuszony rzut rożny. Bardzo mi się podobała ta akcja. I teraz akcja pod bramką Olszewskiego. Tomasz Kiełbowicz z rzutu różnego. 25 minut do końca spotkania. Kiełbowicz 1-0 prowadzi Legia z Pogonią. Pierwsze 20 minut, drugie połowy bardzo, bardzo przeciętne. Kiełbowicz, Olszewski popatrzył tylko jak piłka wychodzi za jego bramkę. Już mówiłem to w poprzedniej transmisji meczu z Polonią, by też by się przydało zastosować drugi wariant, tak zwane krótkie rozegranie na dwa tempa, bo ta piłka była zbyt wysoko wyrzucona. Kaczorowski. Dobrze już wiatr.
Kasza, Dymkowski, Kaszorowski czeka na podanie, dostał, ale tylko w przedniej formacji Dymkowski, no w ten sposób Pogoń prędko nie wyrówna. Musa Jahaja, więc piłkarz z Nigru sprowadzony do Legii z GKS-u Katowice, za moment wzmocni atak warszawskiego zespołu. Zobaczymy, czy zastąpi Świdwica, czy któregoś z pomocników. Zobaczymy, czy wzmocni. No na pewno. Biliński. Biliński ładnie na prawo. Dobrze, Misiura. Faul. I znowu rzut wolny dla Pogoni. Mamy informację, że Stanko Świdwica zejdzie z boiska. W jego miejsce Musa Jahaja. Coraz bliżej bramki Legii. Legia prowadzi 1-0. Te niebezpieczne prowadzenie, jak powiedziałeś. Ten żaden niebezpieczne i tu jest ten moment, właśnie stały fragment gry. Zobaczymy, jak to powiedzieć. Piotr Kubiela, 66. minuta meczu. Piotr Kubiela przygotowany do rzutu wolnego. Kubiela, a sprytnie tam na Walburga. Poszedł Walburg, tak, wcześniej do piłki. Ale to była trudna pozycja, bo był na tak zwanym zamknięciu na polu bramkowym. Ciężko było z tego. Nie był w stanie przerzucić piłki na tak zwany długi słupek, ale ciekawe rozegranie. Za moment zobaczymy Musę Jahaja na boisku. Jahaja w sezonie strzelił daleki, zdaje się, 2 gole. Rozczarowani są i działacze, i przede wszystkim piłkarze, kibice Legii. Trochę jachają, bo wydawało się, że sprowadzono na Łazienkowską dobrego bramkostrzelnego, doświadczonego napastnika. Ale tak, tym bardziej, że strzelał bramki przeciwko Legii, spisywał się z pole GKS-u bardzo dobrze, podobnie zresztą jak i Moskała. I tu się okazuje, że nie każda asymilacja zawodnika, który przychodzi do nowego zespołu, do niby teoretycznie o większych aspiracjach, lepszego, że kończy się powodzeniem. I teraz właśnie Jahaja będzie zdawał, tak jak powiedziałeś, egzamin z tych oczekiwań, jakie były w stosunku do jego osoby. Te parę minut, co jeszcze zostały do zakończenia spotkania. Dokładnie 23 minuty do końca meczu i mamy zmianę. Schodzi z boiska Stanko Świdwica, jest Świdwica, w jego miejsce Musa Jahaja. Ostatnie wskazówki od Dragomira Okuki. Narzekano na Legii, że z Jahaja gra w ostatnich spotkaniach, czy to drugiej drużyny, czy też meczu Pucharu Ligi z Odrą Wisła, dość chaotycznie, ale jego doświadczenia, instynktu strzeleckiego i takiej fantazji w grze, do tego mu nie odmówimy. Zobaczymy, jak to wykorzystają jego koledzy z drugiej linii. Piłka wędruje w pole karne, był tam Jahaja. Jeszcze Marek Jurka, ponownie dla gospodarzy. To dobry techniczny piłkarz, proszę mi wierzyć. Ale jeszcze dowód na to, że może się każdy pomylić. I rożny dla Legii. Tomasz Kiełbowicz. Blisko Wukowicz. Jeszcze raz drożny sędzia boczny pokazuje. Tam była odbita piłka od zawodników. Buziak Jahaja, Kucharski. Ponownie Tomasz Kiełbowicz, 69. minuta gry, Legia Pogoń 1-0. Buziak. Jeszcze jeden rzut drożny na strzelona. O, trzeci z rzędu. Przez Buziaka. Teraz legioniści na dobre zagościli w polu karnym. Piłkarzy z Pogoni w rzutach rożnych 10-1 dla Legii. Niby obrazuje to wielką przewagę, Andrzej, ale tak naprawdę trudno mówić o to, że Legia zamurowała. Po prostu. Tak, bo tutaj teraz powinien pociągnąć Kaczorowskiego na tak zwane krótkie zagranie i wtedy by zwolnił chociażby Jacka Zielińskiego czy Omelianczuka do strzału. Sokołowski. Blisko szczęścia Jahaja, Kaczorowski, zobaczymy, czy będzie kontratak. Nie ma go, bo piłkarze Legii łapią piłkę. A błąd Zielińskiego. Musi zagrywać do Stanewa, ruszył w jego kierunku Kaczorowski, Stanew. Nie ma spalonego, został Dźwigał, ale dobra akcja Pogładowskiego. Powiedzmy sobie, że była to doskonałe podanie Stanewa. W groźnej sytuacji, nieprzygotowany, musiał szybko to zrobić.
Teraz Jahaja idzie do piłki, nie doszedł, bo bardzo dobrze Olszewski. Bo przewidując, to powinien mieć sprintem, a bardzo ładnie to określiłeś, że szedł. Tymkowski. I Legia Jahaja, nie ma spalonego Musa Jahaja. Łasko, pole karne. Ponownie interweniuje Pokładowski. No więc Andrzej wzmocnił. Tak mi to nie, on chce być kilka, też aktywny. To jest podobny komentarz jak do Majewskiego. Po dłuższej przerwie. Chce, zawodnik wie jakie są oczekiwania i z pewnością jest poddenerwowany tą sytuacją. A umówmy się, że on w tym meczu 20 parę minut musi się wykazać tym, że trener widzi dalej dla niego miejsce w zespole. Szczecinianie. Drumlak. Tym razem bardzo źle, piłka wędruje już, pole karne, tak. Powrót Sokołowskiego, Kucharski, Iliński, Sokołowski, ruszył Jahaja, ale szybszy dźwigał. Skrzypek. Siura. Musi poczekać, aż mu zaczną wychodzić takie efektowne akcje. Tym razem nie wyszło. Druma. Misiura do środka. Powrót Murawskiego i Magier. Teraz próbują grać pressingiem. Piłkarze pogoni. Zobaczymy, czy coś z tego wyniknie dla szczecińskiej jedenastki. 72 minuta meczu. Omeliańczyk dobrze na wolną pozycję do Jahaji. Jahaja pod bramką. Był Kucharski, nadbiegał Kubowicz. To samo, co chciał zrobić, tylko zdecydowanie szybciej. Doskonale mu nadbiegał zawodnik do podania. Szybsze podanie. Ale świetnie przyszedł do tej piłki. Zgubił obrońców. Z dużym apetytem na strzelanie bramki na grę. Występuje dzisiaj Musa Jahaja. Cezary Kwarc strzelec z jedynej bramki jak do tej pory. 72 minuta meczu. Legia Pogoń. 1-0. Kucharski szuka sobie miejsca w polu karnym Szczecinian. Nie rusza się z bramki, tradycyjnie Olszewski i znowu kolejny 12-13 dla Legionistów. Tak, wszystko idzie na zamykającego bardzo ładnie, pole bramkowe, na tak zwany dalszy słupek Marka Jóźwiaka. A Marek, trzeba powiedzieć, gra głową bardzo dobrze. I to jest dla nich w tym aspekcie gry bardzo cennym nabytkiem dla Legii. 73 minuta spotkania. Maciej Murawski, obok niego Biliński, uwaga! I znowu rzut. Reklamacje dźwigały Dymkowskiego, ale pan Pacuda nieugięty. Cała Pogoń, cała jedenastka ze Szczecina we własnym polu karnym. Legioniści szukają drugiego gola. 93 minuta meczu. Kupek. Bardzo ładnie wykonany. Drożny Bukowicz złożył. I bardzo ładne uderzenie. Patrzmy tym razem na krótki słupek. Świetnie znalazł się Wukowicz. Jeszcze trochę zrobił zamieszania. Tam stał przy słupku Jahaja. Paweł Drumlak, ale byłby bez szans. Niestety nie da wysokość. Stanew. Kiełbowicz. Kucharski. Kucharski ucieka. Skrzypkowi Kucharski. Pole karne już i rzut rogi. Ale Skrzypek ładnie podjął. Doskonale Skrzypek. Piękna akcja indywidualna Kucharskiego. Troszkę szybciej powinien jednak starać się dogrywać Kucharz. A chciałby tak sam tą bramkę zdobyć. Świetna akcja. 30 lat i w tym sezonie Kucharski zdobył już 12 goli. I kto wie, czy te pogłoski, czy te sugestie, by spróbować go w kadrze narodowej, nie jest za późno. Nie są przesadzone, Andrzej. Ja sądzę, że jego forma, to co mówiliśmy, jest bardzo dobra w tym sezonie. Natomiast sądzę, że data dzisiejsza wyznacza ewentualną jakąkolwiek próbę, a moim zdaniem zbyt spóźnioną. Czyli odpukać jakaś nie historia trener przypadkowa, losowa i być może to by ułatwiło. Tak, trener Engel realizuje swoją koncepcję bardzo precyzyjnie przez niego zamierzoną. W tej chwili, że rzeczywiście Kucharski gra bardzo dobrze, ale być może trener ma nieco inną, powiedzmy sobie, wizję gry, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata. Oczywiście, oczywiście. Nie podpowiadamy trenerowi Engelowi kolejnego kadrowicza, tylko takie rozważania a propos niezłej gry kapitana Legii.
Teraz akcja rezerwowego. Przy piłce Mariusz Misiura. Dwóch piłkarzy pogoni leży. Pan Pacuda nie przerywa gry. Piłkarze Legii teraz wybijają piłkę za linię boczną. Nie wiem, czy to był błąd arbitra, czy też rzeczywiście splot nieoczekiwanych wypadków. I ustawiony na wysokości, gdzie dwóch zawodników leży sędzia liniowy. To się, no, ja tu nie widzę żadnego w tej chwili przekroczenia przepisów. A upadek może być bolesny. Kwadrans gry przed nami, Legia pogoni 1-0. Bez dwóch zwań wczoraj mieliśmy lepsze widowisko w meczu Wisła-Polonia. Dzisiaj lider gra ostrożnie, gra konsekwentnie, prowadzi 1-0 i to go broni. Tu, jak powiedział Olaf Rubaszenko, w przerwie nikt nie będzie za jakiś czas myślał, pamiętał, w jakim stylu Legia te punkty gromadziły. Tak, jeżeli to się skończy oczywiście tym wynikiem, bo jeszcze trochę gry mamy przed sobą, natomiast sądzę, że tutaj jakaś taka też podświadoma rezerwa, kontrola rezultatu przed oczekującą potyczką na szczycie z Wisłą też może mieć, powiedzmy, wpływ, a chociaż nie powinna, bo to w tej chwili jeszcze nie jest koniec spotkania. Kaczorowski już dobrze jest jak Jahaja. Tak niebezpiecznie zagrał teraz Murawski, fał. Tak. Na Bilińskim rzut wolny dla Pogoni. Noga wyraźnie podniesiona powyżej pasa biodrowego, co jest karane przed niej. Dwie piłki na boisku. Drumlak jedną z nich za moment ustawi. Nie, to Biliński. Będzie rzut wolny dla Pogoni. Drumlak. Strzelenie piłki sprytne w pole karne. Przygotowana kolejna zmiana w 11 Pogoni. Napastnik Jacek Kosmalski wejdzie na boisko. Zobaczymy, kogo zmieni. Numer 15 Maciej Kaczorowski. A więc od 77 minuty na boisku Jacek Kosmalski. Zmienia Kaczorowskiego, bardzo ambitnie grającego młodego napastnika Pogoni. Dał się w tym meczu wszystko naprawdę. Pracował, harował, tyle tylko, że mówię, jak na mój gust, nie stanowił groźnego duetu z Dymkowskim. Obaj tak zawodnik, jak mówiliśmy po przerwie, z tym, że teraz wszedł Kosmarski, zawodnik również szybki, zawodnik bardzo aktywny. No i Pogoń zaczyna spychać Legię, może nie do obrony, ale zaczyna momentami przejmować inicjatywę. Tak, no to jest stara zasada piłkarska. Kto ma piłkę, ten ma inicjatywę. Ona nie zawsze musi przynieść korzyść w postaci sytuacji strzałowej, zdobycia bramki, ale lepiej być przy piłce, niż przy niej nie być. Misiura. Brumlak. Blisko niego Murawski nie przejął piłki. Kolejne starcie. No i tym razem poszkodowany Bułkowicz. Piłka dla Legii. Biliński niezadowolony z orzeczenia arbitra. Ale jest spokojnie. Za moment Jacek Zieliński pośle piłkę do góry. Kosmalskiego. Rezerwowy pogoni obok niego Omeliańczuk. Kosmalski. I od bramki. A był arbiter blisko, widział tą akcję. Mimo że Kosmalski uważa, że rzut rożny, to pan Pacuda był bardzo bliżutki tej akcji. Radosny Stanek. Dzisiaj bardzo pewna gra tego bramkarza. Raz obronił znakomity strzał głową Kaczorowskiego, ale między nami mówiąc, Andrzej, w Szczecinie zbyt często go nie zatrudniali, nie wystawiali go na jakąś próbę. Interwencją nie musiał się wykazywać umiejętnościami. Dobywał do środkowania, podania teraz z prawej strony Sokołowski. Jahaja, dobrze ustawiony. Jahaja, piłka pewno powędruje do środka. Czeka Jahaja, bo żaden z jego partnerów nie jest ustawiony. Dobrze, teraz na spalonym dwóch piłkarzy, i Sokołowski, i Jacek Magiera. Olszewski. Jóźwiak do środka. Dźwigała. Troszkę za późna interwencja.
Darka Dźwigały za spokojnie to zrobił. Ja ma zbyt wiele siły, ambicji by w tym meczu, chociaż raz tak nie wywalczyć piłki do końca. Teraz kolejny fal Murawskiego na Drumlaku, coraz częściej przy Pawle Drumlaku Maciej Murawski. Wiadomo, trzeba pilnować Drumlaka przez cały mecz, do końca. Piłkarz, który potrafi strzelić z dystansu, który potrafi zorganizować dobrą akcję. Niekonwencjonalne zagrania, dużo widzi, potrafi zagrać od kierunku prowadzonej akcji. Skrzypek i Misiura, stracił piłkę Misiura. Jahaja, szeroko na prawo do Kucharskiego, ale tam dobrze piłkarze pogoni. Balbur w kierunku Kosmalskiego, Kosmalski ucieka Omeliańczukowi, Kosmalski, Dubiela, prostopadle w pole karne letał. Tak, nie ma ostatniego badania, nawet nieźle akcja zapoczątkowana przez Pogoń i nie ma kto piłki dokładnie zaadresować. Magiera, dobrze, próbował przejść piłkę Jachaja, ale świetnie ustawiony skrzypek. Biliński, no na dużo teraz pozwala Legia piłkarzom ze Szczecina. Oto akcja drużyny Mariusza Kurasa. Walburg nastraszył go trochę i to skutecznie Magiera. Wukowicz na lewo. Kiełbowicz nie dojdzie do tej piłki. Strasznie dużo strat ze strony Pogoni Legii, tak zwanych niewypuszczonych. Tak jakby warunki pogodowe ich zaskoczyły, że źle je tu. Tak, ale już był czas, żeby się do tego dostosować w tej chwili. Sądzę, że mają zawodnicy, będą już duże powody na to, żeby skontrolować. Na trybunach owacje, kibice zachwyceni wynikiem i tym, że Legia robi kolejny krok ku temu, by zostać mistrzem, ale na to jeszcze trzeba poczekać. Trzy mecze, bardzo trudne. Wisła, Ruch, Odra, Wodzisław. W tym dwa na wyjeździe. Zobaczymy, jak legioniści rozegrają końcówkę ligi. Na razie w końcówce meczu z Pogonią układa się gra i jednej, drugiej drużynie bardzo, bardzo przeciętnie. Kucharski. Kucharski na wolne pole do Magiery. Olszewski, dobra interwencja bramkarza Pogoni. Wyrzuca teraz takim gestem swych piłkarzy na połowę Legii. Dymkowski, Murawski, potknął się Omeliańczuk. Dubiela, piłka jednak pod nogami Zielińskim. Sokołowski, prawa strona boiska, Tomasz Sokołowski, kolejny rad Sokołowskiego. Dobry mecz prawego pomocnika Legii, podbita piłka. Misiura przed polem karnym, jeszcze legioniści. Kiełbowicz. Spokojnie się za moment zamknie tę akcję, tak. Łasko w pole karne. Strzał, oj byle jaki. Źle wyprowadzony przez Magierę. Nie wiem, wygląda mi na to, że zawodnicy obydwu drużyn, aż mi się nie chce wierzyć, jakby mieli obuwie nieprzygotowane do tych zmieniających się warunków, bo ilość poślizgnięć. Nie ma spalonego, Kiełbowicz. Kiełbowicz i Misiura. I teraz. Tak, i z dużym opóźnieniem sędzia boczny podnosi chorągiewkę. Kucharski i Magiera, dwaj, właśnie trzej piłkarze Legii już na spalone. 6 minut 40 sekund do końca meczu, Legia prowadzi z Pogonią 1-0. Kolejna zmiana w 11. Regomira Okówki, przygotowany do wyjścia Mariusz Piekarski. Piękna bramka w ostatnim meczu Pucharu Ligi z Odrą Wodzisław. Będzie miał inne zadanie, uspokojenie gry w środku. Raczej tak, zwolnienie, granie piłką. Teraz Szczecinianie, Pogoń. Dymkowski, skrzypek. Rozsądnie na lewą stronę, ale tam Murawski, Sokołowski przejął piłkę. Poślizgnął się, widzieli państwo przed momentem. Kucharski, ale piłka wraca znowu do niego. Kucharski i Pokładowski. Brawa dla Szczecinia. Za ambicję, za twardą walkę. Walburg. Teraz świetnie na lewą stronę. Dubiela, dwóch piłkarzy pogoni w polu karnym.
strzał i nie ma bramki. Strzelał Robert Dymkowski. Przejął piłkę na moment rezerwowy Misiura. Mogło być naprawdę bardzo, bardzo groźnie. Biliński. Dźwigała. Walburg. Do ataku przeszła. Legia przygląda się tylko temu, co robią szczecinianie. Walburg. Dobrze Jóźwiak do środka. Zmiana też w Pogoni przygotowana. Numer 20 Jacek Bednarz. Także były piłkarz warszawskiego klubu. Dobra akcja Skrzypki. Misiura w kierunku Dymkowskiego. Magiera. Biela walczący z Sokołowskim. Był faul, tak. Dobra decyzja pana Pacudy. No i czas na zmiany. Piekarski wejdzie za Wukowicza, a Bednarz za Dubielę. Dla przede wszystkim Mariusza Piekarskiego, a teraz dla Jacka Bednarza, byłego piłkarza Legii Warszawa. Bardzo mile przyjęcie, bardzo miłe przyjęcie mecenasa Bednarza na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej i teraz schodzi z boiska Bukowicz, a w jego miejsce Piekarski. Jest Piekarski i za moment rozpocznie grę Pogoń. 11 Legii w komplecie na własnej połowie. Nie tak wyglądały pierwsze minuty, pierwsza połowa tego spotkania. Legioniści bronią wyniku, ale bronią to bardzo ryzykownie, podopuszczając Szczecinian blisko własnego pola karnego. Bednarz. Skrzypek. Kiełbowicz nie przejął piłki. I znowu piłka dla Szczecinian, tam w kontuzji jakiejś Mariusz Misiura. To wszystko dobrze, wstaje. Skrzypek. Kosmalski. Drumlak. Skrzypek. Biliński. I kontratak Legii. Piekarski. Sokołowski. Piekarski nie w tą stronę, krzyczą kibice. No i out dla Legii. 88 minuta meczu. Wsparcie, woła Marka Jóźwiaka do zagrania, żeby mu wyszedł do podania. Piekarski. Faul kapitana Legionistów. Piłka dla szczecińskiej jedenastki. Zobaczmy, jak ostatnie sekundy wykorzystają szczecinianie. Zagrają wabank. Andrzej na przykład. Nie mają wyboru, bo muszą zagrać, bo czy będzie to 0-1 czy 0-2. Nie ma to tak znaczenia. Powinien zrobić na pewno trener Kuras, bo nie mają wyboru. No ale chyba nie w ten sposób na jednego z najlepszych zawodników Legii, jakim jest na pewno Jacek Zieliński. Zieliński. Trzeba szukać akcji znowu od skrzydła. Piekarski, no nie dał rady przejąć tego podania. Mario! Tak, Mariusz kocha piłkę. Gdyby ją przepuścił między nogami, by miał otwartą drogę do bramki. Znowu rzut wolny, tym razem dla szczecińskiej jedenastki. Ucieka Maciej Murawski pod własną bramkę. Szczecinianie. Kolejne wstrzelenie piłki. Tam Marek Jóźwiak przed pole karne. Ręko zagrał teraz biegający Paweł Drumlak. Dobra decyzja arbitra.
Kozłowski. I koniec meczu. Legia wygrywa z Pogonią 1-0. Po nie najładniejszym spotkaniu, ale z punktu widzenia lidera to nie ma naprawdę żadnego znaczenia. Był na bardzo przeciętnym poziomie, trzeba powiedzieć. Wygrała na pewno drużyna, która posiada większe umiejętności. Zwycięstwo Legii zasłużone, ale obraz gry z pewnością ani kibiców, ani telewizorów ucieszyć nie mógł. Andrzej, pospekulujmy przed środowym meczem z Wisłą. Jak myślisz, weźmiesz pod uwagę formę aktualną Wisły i Legii, ale zaraz o tym porozmawiamy, bo już mamy wywiad. Halo, Paulina Bojarska. Ze mną jest trener Dragomir Puka. Panie trenerze, na początek gwoli formalności. To jest szampan dla kapitana pańskiej drużyny, kolejny szampan dla Cezarego Kucharskiego. Mam nadzieję, że pan mu przekaże. I mam nadzieję, że Cezary podzieli się tym szampanem, bo dzisiaj pana piłkarze no, trochę nerwowości prowadzili na pewno dla pana. Był to trudny mecz dla nas i bardzo nerwowy. Wczoraj Wisła wygrała ten mecz i na pewno jest mali więcej presji na nas, żeby wygrali ten mecz. I kiedy jest taka sytuacja, zawsze ciężko wygrać. I dlatego ja jestem zadowolony. Nie była to najlepiej postawa moich zawodnicy, ale najważniejsze, że wygrali ten mecz i teraz spokojnie czekamy od środek meczu Wisły. Właśnie spokojnie czekacie, a czy to nie było trochę tak, że dzisiaj oszczędzaliście siły przed tym ważnym spotkaniem, który może decydować o tytule mistrza Polski? A mi jest mało 3 dni do meczu środa. Moim zdaniem wystarczy, żeby ekipa zapala ponownie świeżość i odegrała ponownie jeden dobry mecz. Dziękuję bardzo i zapraszamy na powtórki najlepszych sytuacji. Tych sytuacji naprawdę nie było wiele, no ale jeśli zapraszamy, to pokazuję. Tomasz Sokołowski. Akcja z 23 minuty. Świetlica nie dotknął piłki, wpadł jak należy ustawiony kapitan Legii Cezary Kucharski. Jest 1-0 dla warszawskiej. Bardzo ładna akcja, szczyta akcja, dobre zachowanie Sokołowskiego. Znakomite świetlicy wejście, zamknął Kucharski, bardzo ładna bramka. Myślę, że tam jeszcze obrońcy mogli przeciwdziałać temu. Szczególnie ten, który był bardzo bliski do tak Kucharskiego. Andrzej, wracając do tego meczu, o wszystko dla Wisły, Wisła Legia w środę. Ja teraz powiem jako nie no, współkomentator, tylko jako trener. Ja oczekuję od tego meczu najwyższych atutów, jakie ma zaprezentować Wisła i Legia, bo jedna z tych drużyn będzie grała w eliminacjach jednak do Ligi Mistrzów. I tak, taką optykę widziałbym tego spotkania. A z pewnością musi wygrać Wisła, jeżeli chce jeszcze mieć cień szansy, a Legia może wygrać, ale nie to będzie jej podstawowym celem. I sądzę, że oby jakieś takie zagrania kunktatorskie powiedzmy się nie zemściły na przebiegu tego spotkania. Dragomir Kuka jednak powiedział, że legioniści grali pod presją. Wisła wczoraj zagrała porywające, znakomite spotkanie z Polonią. I to się jednak udzieliło zawodnikom. No mówiliśmy o tym na początku, że może być to jeden z elementów, takie usztywnienie się zawodników. Jeszcze plus ten padający potem deszcz, strzeliliśmy bramkę. Pilnujmy to, żebyśmy nie zrobili jakiegoś błędu. I tak ten mecz praktycznie biorąc przebiegał. I oto statystyki, 9 strzałów, najczęściej strzały Majewski i Kucharski. Jedna bramka, co trzeci strzał światło bramki. Teraz Pogoń, 9 strzałów. Jeszcze wyższa... Procentowy wskaźnik, Pogoń ma lepszy jak Legia, dlatego mówię... Świkała do Wiela, 23 faule Legii, sporo fauli, zwłaszcza w drugiej połowie. Ale nie był to brutalny mecz. Nie. Tego nie można powiedzieć. Dwie żółte kartki Walburga i Dubieli. Najczęściej faulował Paweł Drumlak i Maciej Kaczorowski, napastnik i pomocny. I drużyna, która miała więcej z gry, więcej fauli popełniła. W rzutach rożnych 15-1 dla Legii. No dawno tego nie było. I to na spalonych 6 razy legioniści, Pogoń tylko raz. Nieźle spisywała się obrona Pogoni, ale w 23 minucie nic wielkiego nie zdziałała, bo Kucharski strzelił zwycięską bramkę. Pracowali dla państwa dziś Paulina Bojarska, Paweł Sikora, Andrzej Strejlał. Dziękuję bardzo. Janusz Basała i cóż, zapraszamy do Ligi Plus. Andrzej Twarowski, Paweł Zarzetny już czekają. Dobranoc państwu.